będą na pewno lepiej rozciągnięci i ogólna sprawność ich na pewno też się właśnie podniesie. Żeby lepiej biegać i być wysportowanym. Raz wychodzi, raz nie. Te ćwiczenia ogólnie wzmacniają siłę mięśniową, więc to dla każdego piłkarza to jest oczywiście bardzo ważne. Tak średnio, czasami wychodzi, czasami nie, ale dobrze. Prowadzę zajęcia z gimnastyki. Mam na celu troszeczkę rozciągnąć chłopców i ogólnie ich usprawnić pod właśnie kątem gimnastyki. To znaczy właśnie robimy przewroty w przód i w tył, stanie na rękach, przerzuty bokiem. To właśnie co się w sumie nie robi na treningach z piłki nożnej. I to na pewno przyniesie właśnie wymierne efekty w ich grze późniejszej. Jak będę na przykład grał w jakimś klubie, to wszystko wtedy gimnastyka to bardzo pomaga. Przy upadkach na przykład też. Jak się upada, to na gimnastyce też się to uczy. Najtrudniejsze jest chyba salto, a bardzo łatwe są przewroty i stanie na rękach. Dzisiaj mieliśmy przewroty w przód, rozciąganie i ćwiczenia wzmacniające nogi. Każdy robił, nie każdemu wychodziło. Raz tak, zależy jakie trener ćwiczenia wymyśli. Chłopacy większość treningów mają z piłkami, większość treningów to jest na boisku. Chcieliśmy troszeczkę im urozmaicić to poprzez gimnastykę i poprzez zajęcia wzmacniające z muzyką. Ja już widzę na przykład po chłopcach, których trenuję, czyli 2001 rocznik, są dużo bardziej rozciągnięci, sprawność ogólna poprawiona, zwinność. No wiele tych cech takich, które my na takich zajęciach jako trenerzy, czyli na boisku, nie bylibyśmy w stanie zrobić, bo jak widzieliśmy wcześniej i sala do gimnastyki, tutaj zajęcia fitness, no cechują się całkiem inną specyfiką, ale w połączeniu to z piłką nożną, no daje to bardzo dobry efekt. Trener mówi, że jestem lepsza od niektórych chłopaków, no ale jeszcze muszę trochę poćwiczyć i może będę od wszystkich lepsza, trener tak mówi.